Na liście wakacyjnych remontów mamy modernizację łazienek, wymianę dachu, okien czy adaptację pomieszczeń. Prace będą przeprowadzone w tym roku w 38 placówkach. Okres wakacyjny to czas, który można wykorzystać do tego, żeby dostosować wszystkie placówki oświatowe, zarówno szkoły, jak i przedszkola, do tego, żeby uczniowie, którzy przyjdą od 1 września, no, zastali godne warunki, a przede wszystkim szkoły, żeby spełniały wymagane przepisy. Miasto Kielce w tym roku przeznaczyło ponad 1 000 000 zł na modernizację wszystkich szkół, ale też przedszkoli. Dzieciaki w szkole podstawowej nr 2 imienia Marii Konopnickiej po powrocie do szkoły zastaną nowoczesne łazienki. Na inwestycje placówka dostała 50 tysięcy z budżetu miasta. Remontujemy łazienki w szatni oraz na parterze, z których korzystają głównie dzieci młodsze, więc dla nich to będzie komfortowa sytuacja. Będą wymienione wszystkie sanitariaty przystosowane do ich wzrostu. Łazienki były naprawdę w opłakanym stanie. Budziły dużo zastrzeżeń pod względem estetycznym. W 5 liceum ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Ściegiennego za 68 tysięcy złotych z budżetu miasta Kielce zrealizowane zostaną dwie inwestycje. Montaż czujek poprawiających bezpieczeństwo w placówce i wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną. Jeśli chodzi o pokrycie dachu, to jest dość spora kwota z uwagi na to, że te deszcze takie jesienno, wiosenno, zimowe doprowadziły do tego, że jednak ten dach przeciekał. Dodatkowo z pieniędzy już naszych, które pozyskaliśmy ze środków własnych, mamy wykonywane prawie 150 metrów kwadratowych podłogi na pierwszym piętrze, jak również malujemy sale lekcyjne. Za środki z budżetu miasta odnowiony zostanie również parkiet w hali sportowej przy ulicy Nowaka Jeziorańskiego w budynku dawnej szkoły podstawowej nr 30. Rok temu przejął go Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy. Planujemy, że równo z rozpoczęciem roku szkolnego, czyli od 1 września, normalnie zajęcia wrócą tu na halę i no, zajęcia będą praktycznie od rana do wieczora się na tej hali odbywały. Zdecydowanie będzie bezpieczniej. Takich miejsc jak to na mapie sportowej naszego miasta jest potrzeba. Część środków na inwestycje w szkołach i przedszkolach pochodzi z kieleckiego budżetu obywatelskiego. Przy szkole podstawowej nr 28 wybudowane będzie boisko do gry w siatkówkę i badmintona. Place zabaw powstaną przy szkole podstawowej nr 34 oraz przedszkolu samorządowym nr 9 przy ulicy Orkana. Na te zadania z budżetu obywatelskiego będzie przeznaczone 400 tysięcy złotych.